Halo, halo. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Pewnie tak. Witam was, moi drodzy, w kolejnym, trzecim już odcinku z serii LEGO Speed Champions Chevrolet Corvette C8R Race Car. Nie wiem z którego roku, ale właśnie to jest ten wóz, który widzicie tutaj na pudełku. Słuchajcie, jesteśmy już na etapie otwierania worka numer 2. Ostatnio, słuchajcie, skończyliśmy właśnie naklejeniu naklejek. Wszystko zostało tutaj naklejone dobrze. Sprawdziłem sobie jeszcze w odcinku poprzednim, czy na pewno nic nie spieprzyłem. Ale nie, wszystko jest jak najbardziej ok. To znaczy się trochę może krzywo są naklejone naklejki, ale ogólnie są naklejone dobrze. Że żaden tutaj ze wzorów nie został popieszony. Także tak jak widzicie tutaj, tu są właśnie te skosy na dole. Tak mają właśnie zostać naklejone właśnie te wloty powietrza. Tutaj właśnie mamy to logo Chevroleta, tylko że niestety te lampy troszeczkę tutaj oślepiają i tego nie widać aż tak pod kamerką. O, teraz to widzicie. Także logo Chevroleta. Tutaj mamy właśnie takie te paski, nie? One tak będą przebiegać przez karoserię. No i właśnie tutaj po bokach mamy jeszcze te właśnie takie szyby, nie? Takie zakończenia tutaj. To co widzicie z jednej i drugiej strony. No i dobra, słuchajcie. No i teraz zabieramy się już za unboxing worka numer 2, ale też otworzymy sobie woreczek właśnie z samymi felami. No właściwie to z kołpakami, no ale to ogólnie no, tworzy to całość, czyli felgę. Także tutaj, słuchajcie, mamy dwa pakiety. Rozrywamy sobie oczywiście woreczek, upewniając się, że tam nic nie utknęło. No i słuchajcie, samych pakietów felg mamy właśnie tak. Czyli zazwyczaj standard w LEGO Speed Champions. Któregokolwiek bym modelu nie składał, to zazwyczaj właśnie są to dwa właśnie takie pakiety kołpaków, nie? Także takie pięć ramion, no i właśnie takie wieloramienne ten, nie? Także nie wiem jeszcze, który pakiet tutaj będzie zamontowany, ale to chyba na pudełku widzę, że są piątki zamontowane. Czyli właśnie ten pakiet, no to prawdopodobnie, no robię po prostu tak jak instrukcja, ten. Tak jak instrukcja po prostu każe, to taki po prostu pakiet tych kołpaków sobie założę, nie? No. Także mamy tutaj tak. To. No i słuchajcie, zabieramy się za unboxing worka numer 2. W którym oczywiście zawarte są jeszcze dwa takie właśnie kolejne woreczki, które sobie też zaraz odpakujemy, ale najpierw, słuchajcie, zajmiemy się tym. Rozrywamy, upewniając się, że tutaj nic nam nie utknęło. Żadne jakieś drobne elementy. No i co mi się tu wysypało? Oczywiście charakterystyczny element. Nadrukowana szybka. Prawdopodobnie ona chyba jest nawet taka sama jak w Lambo Countach, cośmy składali. Fajny nadruk, właśnie te logo tego Chevroleta, tutaj te właśnie te flagi takie. To znaczy się nie logo samego Chevroleta, tylko bardziej logo Corvette chyba, nie? Właśnie to są takie dwie chorągiewki, z czego jedna właśnie jest taka wyścigowa, jakby taka meta, a druga właśnie to jest właśnie te logo Chevroleta tutaj, nie? Teraz pewnie pod kamerką. No i właśnie tutaj też mamy Chevrolet. Tak to właśnie się, słuchajcie, prezentuje. O, teraz widzicie to bardzo dobrze. No, chyba będę musiał to po prostu na dłoni pokazać te elementy, to wtedy lepiej ostrość łapie ta kamerka. No, także to już mamy właśnie fajnie nadrukowane. Sama szybka też nie jest jakoś specjalnie porysowana i to oczywiście bardzo dobrze. Także dobra, odkładam sobie ten charakterystyczny element tutaj. Tutaj, słuchajcie, jeśli chodzi o same koła, to tutaj również... No właśnie, dlaczego nie było tego w Aston Martinie DB5, a tutaj jest? Tutaj felga stanowi jedną całość właśnie z oponą, nie? Także tylko sobie wybieramy tutaj po prostu same kołpaki, nie? No. Natomiast nie musimy się już bawić tutaj wulkanizatora i zakładać opon na koła, bo to już od razu mamy zrobione. I prawdę mówiąc, o wiele bardziej właśnie wolę, jeżeli te koła są tak, niż żebym miał się właśnie w tego wulkanizatora bawić i sobie to zakładać po prostu na koła, nie? Także ta, tak jak jest, tak jak właśnie tu jest to rozwiązane, to już o wiele bardziej właśnie wolę ten patent, nie? Oczywiście
charakterystyczny element. Kierownica. Tutaj mamy takie, nie wiem, jakieś dziwne, brązowe takie klocki. Tutaj mamy właśnie kremowe. Bardzo charakterystyczna pomarańczowa płytka. Charakterystyczne oczywiście błotniki. Tutaj mamy dwa takie właśnie jakieś trapezy. Tutaj mamy właśnie też coś takiego fajnego, taka, nie wiem, tarcza krzyżowca, czy coś takiego. A nawet są dwie. To spoko. Tutaj mamy właśnie też takie śliskie chyba ósemki to są. Tu są jeszcze dwie takie czarne, śliskie ósemki. Dobra, to sobie też warto posortować jakoś tak w miarę kolorami. Tutaj mamy coś takiego. To do zabudowy drzwi mi się wydaje, że będzie służyło, bo strasznie dużo tych elementów tutaj jest. Coś takiego. Coś takiego, taka ławeczka czarna. Właśnie coś takiego. I coś takiego. No i dobra. Słuchajcie, drugi worek mam. Aha, jeszcze nie, no bo tutaj mam jeszcze kolejne dwa woreczki. Myślę, że tego posortować będzie znacznie, znacznie łatwiej. Jak widzisz, chciałem się zabierać tutaj za montaż, ale. To jeszcze nie wszystko. Rozrywam, upewnię się, że tu nic nie utknęło. Dobra. Mamy tutaj jakieś takie charakterystyczne dwa żółte elementy. Szare takie właśnie kostki. Śliskie. Ciemno-szare trójki. Właśnie jakieś takie dwa ATM włączenia. Dobra. Coś takiego tutaj, coś takiego. Tak ciemno-szare daszki. Tutaj mamy te. Tutaj są cztery takie elementy, no i dwa takie zostaje nam, słuchajcie, jeszcze ostatni woreczek. Tu chyba widzę, że nawet na druki będą. Jeszcze zobaczymy, co takiego jest. Dobra, tu nie utknęło nam nic. Żadne jakieś takie ten, oczywiście taki najbardziej charakterystycznymi elementami to są te niebieskie takie kropeczki. A tych widzę, że jest akurat bardzo dużo. To sobie gdzieś tutaj odłożymy. Tu mamy znowu coś takiego, coś takiego. Tu mamy taki bardzo charakterystyczną dwójkę. Nie wiem, czy do czego się to będzie odnosiło. Ale z tego, co widzę, będzie się to odnosiło raczej do przedniego zderzaka. Będzie coś takiego, że z jednej strony on jest po prostu nadrukowany na taki żółty kwadracik, nie? Czyli właśnie coś takiego. I to będzie, z tego co widzę, to właśnie to będzie ten przedni zderzak. Tu mamy znowu takie fajne właśnie miętowe dwójki. Tutaj mamy czerwone takie dwójki, znowu śliskie. Tutaj mamy czerwone takie coś. Tutaj mamy też takie czerwone zaokrąglenia w liczbie 3 sztuk. Tu mamy znowu jakiś taki kremowy, fajny element. Ciemno-szare kratki. O, znowu jest właśnie ten nadrukowany tutaj ten. No jest tutaj, słuchajcie, trochę sortowania.
Ale ogarniemy. Tu są też takie ławeczki. Tu jest coś takiego. Tu jest właśnie takie szybki. To sobie dam tutaj też od razu przy szybkach. Tu jest ta ławeczka też. No, taki narożnik, można powiedzieć. Tutaj są, nie, coś w rodzaju takich dwóch rolek z tej taśmy. Tutaj chyba znowu taki narożnik. Znowu taka L-ka śliska. Tutaj jest właśnie dużo też takich, tych kosteczek ciemno-szarych. Też są jeszcze takie ciemno-szare narożniki. Znacznie mi się zmniejszył obszar kurcze budowy. Tu jest takie śliskie ten. Tu jest coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. To są dwa takie dedaszki. Te dedaszki sobie dam tu, może. Tu jest jeszcze taka ta kosteczka. Tu jest to. No i tutaj mamy właśnie tak, dwa na tą stronę i pewnie dwa na tą stronę. Tu jest jeszcze, o, coś takiego. No, placu do budowy naprawdę zostało mi niewiele, ale dobra, słuchajcie. Także jesteśmy już po unboxingu worka numery 2. Odcinek to nagrywam już 12 minut, także słuchajcie, jedziemy. Strona 35. Strona 36, a teraz sobie obracamy ten model już w ten sposób. No i tutaj potrzebujemy dwóch kropeczek niebieskich. Tak więc montujemy. Coś takiego i coś takiego. Następnie potrzeba nam właśnie dwóch tych. Ale to taki ciekawy kolor. Takie cappuccino, nie? Taki kremowy. Taki zachodzący na brązowy. Takie cappuccino orzechowe, nie? Można powiedzieć. Coś takiego i potrzebne nam chyba będą ciemno-szary taki, o właśnie, te dwa elementy to. Dobra. Czyli tutaj tak idzie. Jeden tak. Drugi tak. Wszystko nam się tutaj ładnie trzyma. Tutaj teraz idzie tak. I tak. Pyk i pyk. Strona 37. Strona 38. Potrzebna nam jest jedna taka kropeczka. Potrzebna nam jest ciemno-szary jeden taki element i jeden taki element. I teraz jak się to montuje? Jest na tą kropeczkę. Montuje się to. I na to coś takiego. Czyli tak. Niebieski, to i to. To idzie teraz za ten.
Też troszeczkę rozwiązano ciekawie patent, ale nie wiem akurat dlaczego tak. Że tu nam zostaje taka przerwa, nie? W tych drzwiach taka luka. A tutaj właśnie mamy coś takiego, nie? Widzicie to? Jak to jest tutaj połączone? No jest trochę dziwacznie, no ale okej. Skoro tak ma być, no to niech będzie. Dobra. Ten krok już mamy, tutaj mamy tak. Dwójka. Trójka. Znowu potrzebny jest jeden taki. I jeden taki. To właśnie. No i tutaj już mamy to na trochę innej zasadzie. Z tego co widzę. No bo tak. Jest trójka. Na tą trójkę idzie dwójka. Też jest trójka najpierw. Później idzie tutaj ta dwójka. Później idzie to. I później idzie coś takiego. I tutaj idzie takie coś. No. No widzicie, no i z tej strony, tak jak pokazałem, mamy to podniesione właśnie na takiej tej niebieskiej kropeczce. Z tej strony, jak pewnie widzicie. A tutaj właśnie mamy już zupełnie inaczej, nie? Z tej strony. Ale też mam taką lukę w drzwiach i nie wiem dlaczego. No okej, zaraz się wszystkie dowiemy. Także to już mamy, tak? To i to. Strona 39. Strona 40. Potrzebna nam jest kierownica oraz właśnie ten taki czarny element tutaj. No i tak. To idzie tu. Tutaj idzie kierownica. W porządku. No także już widzę, że dwie osoby na pewno się tu zmieszczą. No zazwyczaj na te płyty podwozia, one są tak robione, że właśnie, żeby się dwie postacie zmieściły, nie? No i tutaj tak. Kolejnym kroku potrzebny nam będzie jeden taki daszek, jedno takie zaokrąglenie. Także tutaj akurat ta dyska rozdzielcza będzie tak fajnie taka zaokrąglona, co wam zaraz też pokażę. Ale szkoda, słuchajcie, właśnie, że... Bo tutaj za kierownicą przychodzi właśnie taki fajny daszek, nie? I dlaczego? Dlaczego więc nie wymyślić by tutaj takiej naklejki właśnie z jakimiś zegarami? No niestety będzie tylko po prostu taki element za kierownicą. Szkoda, że tutaj właśnie nie dali żadnych jakichś zegarów ani nic. To jest właśnie coś, no, nad czym trochę ubolewam właśnie w serii Speed Champions. Dlaczego właśnie nie ma zegarów? Natomiast słuchajcie, sama deska rozdzielcza wygląda tak. Tutaj jest właśnie zaokrąglona takim też oparciem siedzeń, można tak powiedzieć. No i właśnie mamy tutaj samą kierownicę, nie? Tylko szkoda, że właśnie tutaj no nie ma żadnych zegarów za tą kierownicą, nie? Może po prostu chodzi o to, żeby ta kierownica po prostu haczyła o te ten, nie? O tą naklejkę. Tak nie może być, że po co naklejka ma być zasłonięta, nie? No ogólnie bardzo fajnie pomyślane, nie? Że taki właśnie daszek nad zegarami, nie? Także też bardzo fajnie. Strona 41, strona 42. Potrzebne nam będą dwie śliskie dwójki oraz dwie takie zwykłe, zwyczajne. Podejrzewam, że do montażu szyb najprawdopodobniej. Że na tym właśnie się będzie trzymała szyba. Coś takiego. I tutaj
Tak, jest brzydsza strona tego elementu, więc montuję ją tak, żeby nie było widoczna. Tutaj również z tej strony jest tak samo. OK. Następnie kolejny krok, jesteśmy już w połowie chyba instrukcji. Tylko właśnie, co chciałem zauważyć, że tutaj w przypadku składania tego samochodu nie ma paska postępu, jak on jest złożony. Jak pamiętacie ze wcześniejszych instrukcji, chociaż właśnie, jak tutaj wygląda sama instrukcja? Sama instrukcja jest właśnie z takim nie renderem, a właśnie tą grafiką z pudełka. Ale nie ma właśnie tutaj tego paska postępu, jak już poszło na złożenie samochodu. Teraz mi się to dopiero też w oczy rzuciło, nie? Ale jesteśmy już w połowie, słuchajcie, bo tu już mamy zszywki akurat, więc okej. Tutaj potrzebna nam będzie jedna taka kosteczka ze studem. Jedna taka nieostudowana kosteczka. I potrzebna nam będzie jedna właśnie taka śliska trójka. No i teraz tak. Montujemy. Jest ta kosteczka. Tu już nie zwracam uwagi na to, jak lecą napisy Lego, tylko właśnie montuję brzydszą stroną do dołu, żeby to nie było widoczne. Niestety ta kosteczka ma tutaj swoją brzydszą stronę. Zaraz wam to pokażę nawet. O, widać to nawet bardzo dobrze. Nawet jeśli nie jest wyraźne, to widać, że jest taki punkcik biały. Także no. I to montuje się tutaj, a pod spodem. Jakiś napis Lego. Na tym klocku nie ma. Na niektórych właśnie tych trójkach, z tego co zauważyłem, nie ma właśnie tych brzydszych stron. Ani z jednej, ani z drugiej strony. Może ten element jest jakoś tak inaczej odlany, ale na jednych są, a na drugich właśnie nie ma, więc no nie wiem, czego to jest to wynikiem. No okej. Okay. Także tutaj ma ten taki dziwnego koloru klocek zostać widoczny. I tutaj, dobra, jest tak. I tutaj jest tak, dobra. Czyli już jakaś tak połowa tej dziury została załatana. Tak więc, no. Okej. Kolejna strona. To już 30, 40, przepraszam, 43. 44. No i tu mamy już właśnie elementy odpowiedzialne za sam uchwyt lusterek. Czyli dobra, mamy, słuchajcie, tak. Jedno takie zaokrąglenie nam jest potrzebne. Jeden taki element. Także mamy coś takiego. Mamy to. Mamy to. Mamy to. I obracamy sobie to w ten sposób. I montujemy to tu. O. No i tworzy nam się tu już jakiś taki fajny właśnie kształt tych drzwi pomału. Już jakieś takie zaokrąglenie się tutaj zaczynają pojawiać. No i na tym prawdopodobnie będzie właśnie już samo lusterko zamontowane. Raczej na pewno. Dobra. Aha, i sama ta tarcza. O, no to zaczynam rozumieć, dlaczego tak. Bardzo sprytnie pomyślane. Słuchajcie, dlaczego. Chodzi oczywiście o zachowanie tych takich, wiadomo, tych przetłoczeń i tak dalej, ale te study, które mamy tutaj widoczne na tych drzwiach, one nie będą widoczne. Dlaczego? No bo właśnie teraz potrzebujemy takiego elementu, właśnie tej tarczy. I proszę zauważyć, że. Znaczy się jakaś tam taka przerwa będzie widoczna, ale to bardziej teraz przypomina wloty powietrza niż ten, ale. No gdzieś tam to widać, ale nie aż tak bardzo, jak mogłyby być widoczne te study, nie? Wszystko naprawdę fajnie tutaj jest zbudowane. Tutaj jest właśnie ta tarcza w formie tych drzwi, no i właśnie tutaj mamy te dwa takie elementy, wiecie. Także naprawdę bardzo, bardzo sprytnie pomyślane.
żeby to właśnie w ten sposób rozwiązać. Okej. Także jedziemy dalej. Strona 46. No i tu się zaczyna klejenie kolejnych naklejek od boku. Więc tak, muszę, słuchajcie, się nachylić. Penseta w dłoni, naklejki w dłoń. I mamy tutaj tak, naklejkę numer 4. To znaczy się naklejkę numer 4. Naklejkę z numerem 4, ale to jest naklejka numer 21. Na tą stronę. Nie wiem, może zasłonię właśnie te. Na razie to pozostałe naklejki, żeby niczego nie popierdzielić. Raczej tak bym nie popierdzielił, ale... Ale wiadomo, przezorne zawsze ubezpieczone, także dobra. To jest z tej strony naklejka numer 21, tak? Co to jeszcze tylko tak wymontuję? No nie, i tak inaczej by to nie szło. Tak więc, dobra. Naklejka numer 21. Sobie ją chwycę w ten sposób. I naklejka numer 21? 21, tak jest. Sobie chwycę ten model troszeczkę w ten sposób i... Kurde. Chyba będzie ok, chociaż nie wiem czy nie trochę za blisko jednej krawędzi. Wydaje mi się, że tak. Kurde. Teraz chyba jest ok. Chyba powinno być ok. Zaraz zresztą zobaczycie efekt, jak już te wszystkie naklejki poprzykleją. Dobra. Teraz jeszcze potrzebujemy naklejek. Dobra, zacznę sobie może od naklejki numer 19. Okej, szukam naklejki numer 19. To jest coś takiego dziwnego. No i kleimy to tak, jak jest. Dobra, naklejka numer 19, tak? Naklejka numer 19 i kleimy to tak, jak zgodnie z klockiem. No, także tu się nie idzie za bardzo pomylić. Oczywiście sam ten klocek jest zaokrąglony, także też... Teraz mi się rzucił w oczy taki szczegół, ale wiem już, od czego się to odnosi. Czemu to jest taki dziwny wzorek? Jak już skończę kleić naklejki, to zaraz wam to pokażę. Dobra. Ostrożnie. No, może trochę krzywo, ale dobra. Jak już siedzi, to już siedzi. Nie odklejamy tego. I teraz tak. Przykleimy sobie jeszcze naklejkę numer 18. U góry. Musi być taki czarny pasek jeszcze tutaj dokończony. Trochę, żeby nam się ten wzór tutaj zbiegł. Ja, myślę, że będzie ok. To była naklejka tak. Zobaczmy, podsumujmy sobie, słuchajcie, jeszcze naklejki. Także mamy wykorzystane naklejki tak.
21 to są właśnie te boczne drzwi tutaj. I to się zgadza. Faktycznie naklejka 21 tutaj jest. Jest naklejka numer 18. To jest ten taki pasek czarny. I tutaj 19. No i właśnie. No i za bardzo ta naklejka 18 i 19 nie. Ta naklejka 18 i 19 za bardzo się od siebie nie różnią, poza jednym takim szczegółem. Na tej naklejce numer 19, słuchajcie, jest taki szczegół drobny. Mianowicie, słuchajcie, tutaj kolory, jakie widzę, to są takie. Wszystko to jest w czarnej ramce, ale ma to kolory białe, niebieskie i żółte. Jak się tak przyjrzeć, słuchajcie, to naprawdę tak. Nie trzeba mikroskopu, żeby to zauważyć, ale się trzeba dobrze przypatrzeć. Słuchajcie, to jest. No nie wiem, jak wam to pokazać, żeby ta kamerka dochwyciła. Ta ostrość. No teraz jest już chyba najbardziej ostre, tylko że mi się łapy trzęsą i ten. Ale słuchajcie. Michelin, no właśnie, ktoś tutaj z czatów dobrze napisał. Tak, to jest oczywiście logo Michelin. Zgadza się. No, odcinek nagrywam już 31 minut, ale to jeszcze zmontuję sobie, słuchajcie, tą stronę i później już w kolejnym odcinku przewracamy kartkę i jedziemy dalej. Także dobra, odkładam sobie na razie to. I tutaj robimy podobny zabieg co z tamtą stroną. Tak więc znowu potrzebujemy takiej kostki ostudowanej, jednej bez studów i znowu takiej właśnie śliskiej trójki. No i tak. Czy ta kosteczka tak ma swoją brzydszą stronę, więc montujemy ją do dołu, żeby nie była ona widoczna. Montujemy ją tak. I czy to ma swoją brzydszą stronę, czy nie? Jak właśnie te inne trójki? Tutaj też nie ma brzydkich stron. To może jest jakieś te trójki są jakoś inaczej odlane. Bo tu właśnie nie zauważyłem, jakoby te brzydsze strony były. I to idzie spod spodu. Tak, żeby właśnie jeszcze ten pomarańczowy taki, no nazwijmy to taki sraczkowaty kolor był tutaj widoczny. Także tych progów jeszcze nie ma zamontowanych, także jest to i to. Dobra, słuchajcie. Także na ten moment prezentuje się to, słuchajcie, w ten sposób. Z tej strony prezentuje się to już lepiej. Także mamy logo Michelin. Tutaj właśnie te takie dwa czarne paski. Właśnie ta czwórka. No i właśnie to, co już pokazywałem wcześniej, w poprzednich odcinkach, logo właśnie Chevroleta z takimi tutaj przebiegającymi przez podejrzewam całą długość karoserii właśnie takimi paskami właśnie ciemnoszarymi. No a sam przód, no słuchajcie, jeszcze nie istnieje, progi też nie istnieją. Także no, to zaraz, słuchajcie, będziemy sobie wszystko montować, ale to już oczywiście w kolejnym odcinku. Także jeżeli się oczywiście ten odcinek podobał, to zachęcam was do pozostawienia łapki w górę, suba, dzwonka. Zaglądajcie na pozostałe social media, do których odnośniki znajdzie pod spodem, tam gdzieś. No i widzimy się w kolejnym, czwartym odcinku, słuchajcie, właśnie z tej serii ze składania tego samochodu. Także do zobaczenia.